Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną dawką trendów w meblarstwie, trendów we wnętrzach. Jeżeli jesteście ciekawi, co w najbliższym sezonie będzie na topie, jeżeli szukacie modnych, fajnych mebli, zapraszam Was do oglądania dalej. Od jednego z ciekawszych trendów, czyli vintage. Wszystko, co postarzane, wszystko, co kojarzy się z przeszłością, jest obecnie na topie. Jeżeli macie dosyć nowoczesnej surowości, pędu, prostych brył, myślę, że ten trend przypadnie Wam do gustu. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że tutaj mamy meble, dodatki, dekoracje stylizowane na używane, na stare, postarzane. One tworzą bardzo ciekawy, przyjemny, przytulny klimat. Czujemy się tutaj jak w domach naszych babć. Zacznę od takiego przykładu z naszej oferty. Komoda z kolekcji vintage. To jest mebel wykonany z litego drewna świerkowego, ale tym, co tutaj najbardziej zwraca uwagę, najbardziej tworzy charakter tego mebla i całej tej kolekcji, są niewątpliwie okucia. Zwróćcie uwagę na uchwyty, na ciekawe skoble przy drzwiczkach, na te zawiasy tutaj. To są metalowe, ciężkie, masywne okucia, które nadają naprawdę niepowtarzalnego charakteru temu meblowi. One się w taki ciekawy sposób otwierają. Całość ma naprawdę fajny charakter. W tej kolekcji znajdziecie też inne komody, stoły, kredensy. Bardzo Wam polecam tą kolekcję. Do mebli oczywiście dodatki, dekoracje. Tutaj mam kilka takich ciekawych przykładów. Dwa świeczniki, oba metalowe. Jeden taki mniejszy, prosty, średniowieczny świecznik. Mała rzecz, a bardzo fajnie wygląda. Dodaje bardzo fajnego klimatu. Zegar w metalowej obudowie i ciekawa lampa naftowa, która jest lampką elektryczną, ale stylizowaną właśnie na lampę naftową z dawnych czasów. Wszystkie te dodatki znajdziecie u rustykalnych uchwytów. Zachęcam Was do zajrzenia na ich stronę. Tam dużo nowości, dużo ciekawych dekoracji utrzymanych właśnie w tym klimacie. Styl vintage, tak jak mówiłam, dla osób, które lubią wnętrza z charakterem, lubią wnętrza przytulne, bardzo modny, bardzo ciekawy, polecam Wam zaprzyjaźnienie się bliżej z tym trendem, a teraz już przechodzimy dalej. Kolejny trend, który będzie królował we wnętrzach w tym sezonie, przypadnie do gustu przede wszystkim tym, którzy cenią naturalną prostotę. Co tutaj mamy? Proste, drewniane meble, utrzymane w naturalnej kolorystyce, tak jak nasza komoda z kolekcji Sara. Prosta bryła z litego drewna świerkowego, bez zbędnych zdobień, proste uchwyty, szuflady osadzone na drewnianych prowadnicach, czyli to, co naturalne, to, co proste, bez zbędnych udziwnień, bez zbędnych zdobień. Sama prostota, naturalne piękno. Do tego dodatki, ale tutaj też taka uwaga, dodatków, dekoracji nie stosujemy za dużo. Ten trend lubi jednak minimalizm, lubi harmonię. Ja mam kilka przykładów takich dodatków, jeżeli już się na nie decydujemy. Starajmy się, żeby one były również z naturalnych materiałów, czyli na przykład drewniane, tak jak tutaj taki ciekawy koń wykonany z drewna, od rustykalnych uchwytów, ewentualnie proste świeczniki, szkło, minimalizm. Tutaj mam też takie fajne, bardzo prościuteńkie podstawki pod świeczki. To wszystko tworzy razem bardzo spójne, bardzo harmonijne, spokojne wnętrza. Ten teren jest fajny o tyle też, że we wnętrzach utrzymanych w tym stylu się po prostu odpoczywa. Tutaj nie przytłacza nas nadmiar dodatków, nie przytłacza nas chaos. Mamy ciszę, mamy spokój, mamy prostotę. A druga kwestia jest taka, że meble
drewniane meble, takie proste jak komoda Sara i jak cała ta kolekcja, są na tyle uniwersalne, na tyle proste, że one są właściwie taką małą czarną śród mebli. One nigdy nie wyjdą z mody. Prostota, drewno, niezależnie od stylu, niezależnie od trendów, zawsze będą się broniły swoją klasyką, będą się dobrze komponowały z różnego rodzaju dodatkami, więc jeżeli nie lubicie zmian, nie lubicie takich wyrazistych, mocnych, sezonowych trendów, to ja Wam bardzo kolekcję Sara polecam. Ona stworzy Wam fajne wnętrze, uniwersalne wnętrze, wnętrze, w którym będzie się po prostu fajnie odpoczywało. I ostatni na dzisiaj trend na ten zbliżający się jesienno-zimowy okres to białe meble prowansalskie. Tutaj jako przykład macie kolekcję Charlotte Mix. To są przepiękne, bardzo starannie wykonane meble z litego drewna pokryte białym lakierem. Tutaj, jeżeli przyjrzycie się tym meblom bliżej, zauważycie niezwykły kunszt, niezwykłą dbałość o każdy detal, delikatne rzeźbienia, frezowania. To wszystko sprawia, że meble prezentują się bardzo elegancko i tworzą taki przyjemny, pozytywny, pełen blasku klimat w pomieszczeniu. Do tego stylu fajnie wyglądają dodatki w odcieniach błękitu, ale też w odcieniach bardziej stonowanych, w odcieniach ziemi, beże, delikatne żółcie. To wszystko sprawi, że stworzycie sobie fajne pomieszczenie, w którym będziecie się czuć dobrze, w którym będzie dominowała pozytywna energia. Ja zachęcam Was do zapoznania się bliżej z tą kolekcją, bo jest ona naprawdę, naprawdę obszerna. Z jej udziałem możecie urządzić, tak jak tutaj widzicie, sypialnię, ale też jadalnię, salon, przedpokój. Także zapraszam Was na naszą stronę internetową. Jeszcze dodam tylko na koniec, że plusem tej kolekcji jest to, że możecie decydować o finalnym wyglądzie mebla. Możecie wybrać sobie sposób jego wykończenia, czy to będzie olej, czy lakier. Możecie wybrać jego kolor, dobrać uchwyty, dobrać okucia takie, jak będą Wam odpowiadały. Także nie bez powodu ta kolekcja nazywa się Mix. Ona daje naprawdę miks możliwości. Zapraszam Was na naszą stronę internetową. Tam znajdziecie więcej informacji na temat mebli prowansalskich, na temat tego trendu i na temat samych mebli Charlotte Mix. Na dziś dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że te trendy, które sobie dzisiaj omówiliśmy, przypadną Wam do gustu. Gdybyście mieli jakieś pytania, gdybyście chcieli poznać bliżej nasze kolekcje, serdecznie zapraszam do kontaktu. I oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Oglądajcie kolejne nasze odcinki. Odwiedzajcie nas też na Facebooku. Tam znajdziecie mnóstwo inspiracji i porad. Na dzisiaj jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.